Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 33. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Radomiak Radom, Miedź Legnica 3-0. Z nami jest teraz trener gości, pan Ireneusz Kościelniak. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Witam państwa bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj świadomi tego, że jesteśmy już, zapewniliśmy sobie miejsce w barażach. Ale przyjechaliśmy również świadomi tego, że chcemy realizować nasz nakreślony plan na poprawę tej gry w obronie. No i niestety w dzisiejszym meczu za dużo tych błędów indywidualnych, które miały przełożenie niestety na wynik meczu. No i przegraliśmy mecz. Tutaj gratuluję trenerowi oraz drużynie przeciwnej. Myślę, że tutaj to zwycięstwo Radomiaka było zasłużone, natomiast liczę na to, że gdy tabela się nie zmieni, będziemy mieli za 9 dni możliwość rewanżu. Na pewno to będzie już zupełnie inny mecz i na pewno przyjdziemy nastawieni na wygraną. Super, dziękuję bardzo. Witam wszystkich na drugiej części konferencji prasowej po meczu 33. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Radomiak Radom, Miedź Legnica 3-0. Teraz z nami jest trener gospodarzy, pan Dariusz Banasik. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Witam państwa serdecznie. Zacznę od tego, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Nie wiem, czy jeden z najlepszych tutaj w Radomiu w tej pierwszej lidze. Patrząc oczywiście na przeciwnika, znaliśmy jego wartość, znaliśmy jego klasę. Wiemy, że to jest też zespół, który jeszcze niedawno był w Ekstraklasie i ma bardzo dużo ciekawych zawodników. Natomiast wydaje mi się, że dzisiejszą podstawą, organizacją, umiejętnościami no przewyższaliśmy zespół z Legnicy. No i czego było udokumentowaniem te trzy bramki. Natomiast graliśmy z polotem, graliśmy dobrze, graliśmy skutecznie. Bardzo piękne też bramki. Nawet przy wyniku 3-0 można było się pokusić jeszcze o strzelenie kolejnych. I myślę, że pokazaliśmy dzisiaj na pewno swoją wyższość. To tyle. No cóż, kończymy ligę na czwartym miejscu. Bardzo się cieszę z tego, że gramy na pewno pierwszy baraż u siebie. Jeszcze nie wiemy z kim, może też właśnie z Miedzią Legnica. I to jest nasz na pewno atut i dzisiaj i zespół, i kibice, którym dziękuję za bardzo fajny doping. Pokazali, że naprawdę tutaj u siebie jesteśmy bardzo mocni i cieszę się, że ten pierwszy baraż będziemy grali tutaj w Radomiu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chciałbym się odnieść też do sędziowania, bo ostatnio też mówiłem po meczu z Termaliką, trochę byłem zawiedziony poziomem sędziowania, natomiast dzisiaj chciałbym pochwalić sędziego, bo poziom, który zaprezentował, to jest ekstraklasowy poziom, naprawdę panował na boisku, wspaniale sędziował i życzylibyśmy sobie my i piłkarze i trenerzy, żeby takie sędziowanie było i naprawdę pan sędzia tutaj no, naprawdę bardzo dobrze dzisiejsze zawody prowadził, bez zastrzeżeń. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Super, dziękujemy bardzo.